Głównie zależało nam na rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, które tu wywierały bardzo negatywny wpływ na mieszkańców, którzy mieszkają, którzy przejeżdżają, którzy korzystają z tych ulic, które, tak jak pani zauważyła, zbiega się tu aż 8 ulic w rejonie naszego obecnego ronda. Były tu duże problemy, trudno było się włączyć do ruchu. Krótko mówiąc, ruch był bardzo niebezpieczny, spowolniony i niesprawny. Pomysł samego ronda to jest pomysł przedwojenny, ponieważ już w latach 30. XX wieku ten teren, ta powierzchnia, którą dzisiaj widzimy zabudowaną rondem, była przeznaczona pod tego typu inwestycje. Dokładnie wyliczono tyle lat temu wielkość ronda, położenie, usytuowanie i myśmy się dowiązali do tego, co nasi, można powiedzieć, dziadowie zaprojektowali. Budowa poszła niezwykle szybko i dobrze. Firma bardzo dobrze wywiązała się ze swoich zobowiązań, które nałożyła na siebie, wygrywając przetarg.